Dzień dobry, witajcie. Przyszłam do Action, a tutaj już prawie nie ma jesieni. Za to przyszły święta i zobaczcie, jakie tu są piękne kubki. Aż kusi mnie, żeby je kupić, ale przejdę się po wszystkich sklepach i dopiero wtedy zdecyduję, co wybiorę. Ale zobaczcie, jak tutaj jest dużo różnych takich rzeczy do DIY świątecznego. Naprawdę jest taki wybór szeroki, że normalnie nie wiem, na co patrzeć. Bardzo dużo dekoracji. Tutaj już wszędzie bombki, łańcuchy. Mamy koniec września, a tutaj już Boże Narodzenie weszło konkretnie. Z rzeczy, które oczywiście ja bym kupiła, to te taśmy, bo są przepiękne, a ja zawsze pakuję prezenty w papier i potem zawijam tasiemki dookoła. Strasznie mi się podoba ta skrzynka, ale w bloku to chyba nie ma racji bytu. No piękne są te rzeczy. Jakie tanie. To jest w ogóle hit. Te ceny to są... To jest po prostu coś niesamowitego. Kule bardzo tanie. No muszę przyznać, że ta nasza z Home & You była znacznie droższa, ale no nie ma co się oszukiwać. Wyglądała lepiej, ale fajny pomysł na prezent, na jakieś mikołajki. Coś takiego, wiecie, niezobowiązującego. Widzę też tacki, bardzo ładne koszyki. No, dostaję oczopląsu normalnie. Tu macie różne naklejki i rzeczy do pakowania prezentów. Widziałam, że papiery, o, daleko nie trzeba szukać, też już są. Ale kurde, no powiem wam, że patrzę na te kubki i nie mogę, no nie, one do mnie mówią. Zobaczcie cenę. 14 zł za jeden, to wcale nie jest dużo. No i do tego te karteczki. No nie, no naprawdę nie mogę się dopatrzeć, słuchajcie. To też mi się bardzo podoba. To są takie, wiecie, różne bloki. Możecie wycinać kartki, paski i inne tego typu rzeczy. No powiem wam, że jestem mega zajarana. W ogóle fajnie, że w Action jest dużo takich, wiecie, papierniczych rzeczy i takich rzeczy do robienia DIY. Bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie wycinanie takich pierdółek, o, to jest... coś takiego bardzo odprężającego. Mnie to uspokaja. Wszystkie te nalepki dla dzieci. Nie no, ekstra, naprawdę. Znalazłam tutaj jeszcze końcóweczkę jesieni. Ale to naprawdę jest końcóweczka, ale śliczne kocyki. Bo tutaj z powrotem mamy Boże Narodzenie. Widzę, słuchajcie, że pojawiają się też już kalendarze adwentowe, ale z czekoladą. Póki co. I te zestawy prezentowe, wiecie, kubeczki, pingwinki, Mikołaje, no po prostu hit, co tu się dzieje. Tam jest jeszcze trochę Halloween, ale w głównej mierze króluje nam tutaj Boże Narodzenie. Wiem, że Amerykanie robią dużo tandetnych rzeczy, ale ogólnie to jest coś, co mi się podoba, czyli te domki piernikowe. Tutaj widzicie, w zestawie są już dwa pisaki. Nie kupię tego jeszcze, bo jest za wcześnie. Ale nie zdziwcie się, jak zobaczycie to kiedyś u nas na filmie. Bo podejrzewam, że prędzej czy później się na to skuszę. No po prostu hit, słuchajcie, to jest taki hit. Bo ja nie mogę, świąteczny żel pod prysznic. Gwiazdeczki, bombeczki, choineczki, no cute na maksa. Wow. Jest też kalendarz adwentowy z kosmetykami, także trochę was okłamałam. Myślałam, że jest tylko czekolada, ale kosmetyki też są. I tutaj, słuchajcie, znalazłam przy walizkach ekstra rzeczy. Coś, nad czym się zastanawiałam, żeby kupić i fajnie, że to tu znalazłam. Ostatnio, jak byliśmy w naszych podróżach, to czasem miałam taką rozkminę, że wiecie, no, mamy walizki z Widhena i bardzo dużo osób, jak lata z Polski, no to ma właśnie tego typu walizki jak my i czasem się zastanawiam, która jest moja. I chciałabym ją jakoś odróżnić. Myślałam o tej taśmie, a teraz zobaczyłam coś takiego. I chyba to też sobie wezmę. To jest taka zawieszka do bagażu. My bag, tamta mi się podoba. Do not touch my luggage. To też jest fajne. Kupię też może coś od razu dla mojej mamy. Happy travel. Co tu jeszcze mają? Ale ogólnie nad tym pasem też się zastanawiam. Bo wiecie, to jest też spoko. Jak się wam w teorii, widziałam, że dużo osób w ogóle zakłada sobie dwie takie pasy, tak wiecie, w tą stronę i w teorii jak wam się rozwali zamek, to nie powinna wam się wtedy otworzyć walizka.
A czy tak to działa, to nie wiem. Na razie będę buszować tutaj w poszukiwaniu innych wzorów. O, tutaj jest walizeczka. Wyjmę wszystko, co znajdę i za chwilę będę wybierać. Ale widzę, że głównie się powtarzają te wzory i chyba najbardziej mi się podoba to My Bag albo właśnie to Don't Touch My Luggage. Tak mi się wydaje. O, jeszcze to jest fajne. No to jest cute, to biorę. Powiem wam, że w tym Action było tyle ekstra rzeczy, że chyba trochę popłynęłam, ale zdarza się. Dzisiaj, słuchajcie, przyszło mi wypłata, więc... Można szaleć. Kupiłam sobie coś takiego ekstra, potrzebuję jeszcze teraz kredek, ale już pisałam do mojej kuzynki. To jest taka kolorowanka, słuchajcie, dla dorosłych. Tutaj są różne mandale do kolorowania. Tutaj wam je tak pokażę. Jest bardzo dużo tych wzorków. Są ekstra, no i to jest, wiecie, już takie właśnie bardzo precyzyjne malowanie, więc jeszcze muszę kupić sobie ekstra kredki, bo kiedyś kupiłam kredki w Pepco, ale były beznadziejne. Wzięłam sobie takie flamastry z takim cieniutkim końcówkiem do takiego precyzyjnego malowania, ale nie wiem, czy mi się przydadzą, ale na pewno kredki będę musiała zakupić. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że sporo wydałam w tym Action, bo Andrzeju, nie słuchaj, 370 zł, ale kupiłam pościel do domu. No i sama pościel kosztowała aż 100, no i te habasy też nie są tanie, więc tak, ale wiecie, kupujemy to i potem chowamy do szafy i tylko wymieniamy co roku w zależności od pory roku, nie wiem, czy zmieniacie habasy, czy nie, ale ja kupiłam habasy jesienne, zaraz wam je pokażę. No ale dobra, kupiłam kredki, kupiłam kolorowankę, kupiłam sobie coś takiego do telefonu, to jest ekstra, miałam coś takiego, takie zwykłe czarne, ale mi się popsuło i wzięłam sobie teraz takie kolorowe koraliki, wiecie, tak, żeby przyczepić, żeby móc sobie przez rękę przezłożyć. Ja w swoim case'ie w ogóle powiem wam, że tak pociągnęłam, że to kurde urwałam. Ale skoro odziedziczyłam telefon Andrzeja, to on ma ten pypeć tutaj cały, więc sobie przyczepię i będę mogła tak, wiecie, przełożyć telefon przez rękę. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że mój brat nie ma iPhone'owej ładowarki, ale w sumie tak jak Andrzej słusznie zauważył, ma. A kupiłam mojej mamie taką ładowarkę właśnie, bo ona z kolei odziedziczy mój telefon. Powiem wam, że kupiłam super gadżety do walizki i słuchajcie, jedno takie kosztowało chyba tylko 2,50. Tak, 2,49. Kupiłam tego więcej, bo wzięłam dla nas i wzięłam od razu z myślą o mojej mamie. Mamy dwa, wszystkiego wzięłam po dwa. Tutaj mamy takie ekstra słoneczka. Tutaj jest coś takiego. Don't touch my luggage. No i my bag. I wzięłam też jeden ten pas na spróbowanie. Ciekawa jestem, czy nam się to sprawdzi. Najistotniejsze w tym wszystkim chyba to moje habazy. Wzięłam sobie 5 tych patyków. No powiem wam, że nie było to specjalnie tanie. One kosztowały chyba 17 zł? Tak, 17 zł za jeden. Więc jeżeli macie jakiś taki turbo duży wazon, no to zapełnienie go będzie kosztowne. No ale w sumie jak kupowaliśmy wtedy te kwiatki w IKEA, to też tanio nie było. Więc chyba po prostu trzeba się pogodzić z tym, że takie rzeczy swoje kosztują i tyle. Dobra, w Action oczywiście kupiłam naklejki. Te naklejki wzięłam, w sumie mogłam je potem odłożyć, ale przykleję sobie może mimo wszystko. Z myślą o tym, żeby też przylepić na walizkach, żeby wiecie, żeby moja walizka na lotnisku krzyczała do mnie, to ja weź mnie. No i wzięłam też coś dla bobasów moich. Wcześniej były zwierzątka i samochodziki, teraz wzięłam dinozaury. I jeszcze taką książeczkę z dinozaurami wzięłam. Powiem wam, że fajne są naprawdę te książki w Pepco, a to kosztowało złoty 50, to jest naprawdę hit. A te większe kosztowały trochę więcej. Ile to było? To chyba kosztowało 10 zł. No ale zobaczcie, ile tego tutaj jest. Grubo, naprawdę grubo. Więc tak, o, w Action kupiłam też Arizonę. Sprawdziłam dokładnie, ile kosztuje, słuchajcie, 6,30 za litr, a tyle płacicie za takie małe opakowanie. Jesień idzie, więc Andrzej, zobacz, co kupiłam. Wafelki na herbatkę. No spoko. To jest bardzo dobre, polecam wam to kupić w Actionie, bo to nie wychodzi tak drogo, a te ich wafle są naprawdę smaczne. Kupiłam sobie też długopis bez tą taka dorosła, więc wziąłam. Długopis z reniferem. Andrzej, zobacz. Będę nim pisać teraz. Ja nie mogę jeździć za Action.
bo ja tam będę wydawać za dużo pieniędzy. Kosztowało to 4 zł, ale jest bajeranckie na maksa. Oczywiście tuż w środku jest niebieski, żebyście sobie nie pomyśleli. Także tak. Kupiłam sobie kapciochy, jesieniara, hashtag zima vibe. Zobaczcie, jakie fajne. Takie... trochę w sumie wyglądają jak podróby agów. Ale to tylko kapcie domowe. Kupiłam też pościel, słuchajcie. I w ogóle fajnie, bo ta pościel w Action jest w pokrowcu, więc jakby pościel jako pościel się wam nie kurzy. Nie będę jej teraz wyciągać, chociaż za chwilę pewnie wrzucę ją do prania. Nie wiem, czy widzicie, ona jest dwustronna. Ona jest taka jasno-beżowa z jednej strony, a z drugiej strony jakby trochę brązowa. Albo to jest beżowy i biały. Powiem wam, że przez to, że ona jest tutaj związana, ja jej nie chciałam odpakowywać. A jak sobie tutaj zaglądam, w sensie ogólnie może tak, te kolory chyba wyglądają w miarę jak te dwa tutaj, czyli jest taki jasny i ciemniejszy. Także mega spoko. Słuchajcie, 100% bawełna, więc wydaje mi się, że spoko cena. Wydaje mi się, że wszędzie już mniej więcej tyle pościel kosztuje. Może jeszcze w Lidlu albo w Biedronce znajdziecie za jakieś 80 ziko, tak jak w moim przypadku ja biorę zawsze pościel, która jest 2x2,20. Z tym, że muszę wam powiedzieć, że ilekroć ostatnio patrzyłam na oferty Biedronki albo Lidla, to strasznie pstrokate były te kołdry, a ja chciałam coś takiego właśnie, wiecie, stonowanego w beżach. Więc tak o, jedyny minus, słuchajcie, tej pościeli, zaraz wam pokażę, to wymiary poduszki mają 60x70. Wydaje mi się, że standardowa poduszka, którą się kupuje w sklepie, to jest 70x80, ale ja to wzięłam dlatego, że my śpimy na tych takich poduszkach, wiecie, z Ikei, tych profilowanych takich, i one są mniejsze, ja i tak je zawijam, więc czy ona mi się zawinie mniej czy bardziej, to już nie jest aż taka różnica. Wzięłam prześcieradło, no mogłoby mieć trochę lepszy skład, bo jest w 50% naturalne, a w 50% sztuczne. Ale wzięłam na spróbowanie, bo mamy to łóżko w pokoju dla gości i ono ma taki nietypowy wymiar, bo to jest łóżko z Ikei i wszystkie prześcieradła, których szukałam, były na rozmiar 90x100, a łóżko z Ikei, ten materac, ma 80x100, więc albo to się skończy tak, że te 10 cm to będzie mocno za luźno i się nie będzie nadawało i będziemy musieli kupić w Ikei, albo jakimś cudem się uda i wiecie, będziemy mogli kupować takie budżetowe wersje, bo jednak ta pościel Ikeowa, prześcieradła tam, to nie są najtańsze rzeczy, jakie możecie tam znaleźć w asortymencie. Kupiłam sobie szalik, bo mi się bardzo spodobał. Mam taki ładny brązowy płaszcz i myślę, że będzie mi do niego pasował właśnie kolorystycznie. Więc wzięłam coś takiego. Jeżeli chodzi o Action, to chyba jest tyle. Byłam też na chwilę w DM-ie. Ostatnio jak byliśmy w Mediolanie, to rozwaliła mi się moja kosmetyczka taka na kosmetyki te do makijażu. Więc kupiłam sobie coś takiego. Jest to materiałowe. Ciekawa jestem, jak mi się to sprawdzi. Tamta była silikonowa, więc wiecie, łatwo ją było doczyścić w środku. Ale tutaj w środku też jest taki nie wiem jak to powiedzieć, taki sztuczny materiał. W ogóle jak ona mocno pachnie cytrynowo. W środku, słuchajcie, pachnie normalnie jak mydło. Więc się przepakuję, bo w tamtej normalnie nie wiem jakim cudem, słuchajcie, ale mam ją bardzo długo, już parę ładnych lat. Zrobiła mi się w niej dziura. No i kupiłam sobie jeszcze coś takiego. I kupiłam sobie bronzer, bo mi się kończy. Dziwnie to wygląda, bo to jest, słuchajcie, z Glam Shopu. A w Glam Shopie macie tak, że kupujecie osobno jakby pudełko i potem osobno do tego wkład. I możecie mieć kilka wkładów, jedno pudełko i wiecie, sami jakby decydujecie, co chcecie ze sobą zabrać. Ja kupiłam sobie właśnie pudełeczko i bronzer. Wyszło to razem chyba za 4 dyszki. Mam nadzieję, jak już sobie zrobię makijaż, no właśnie, nie mogę tego otworzyć. A Andrzej, helpunku potrzebuję. No ekstra. Kupiłam sobie coś, żeby tego używać, a teraz nie będę potrafiła tego sama otworzyć. O, dobra, udało mi się. To jest, słuchajcie, w środku lustereczko. O, widzicie kamerę? I magnesik. I kupujecie właśnie jakby osobno taki wkładzik. Kupujecie osobno taki wkładzik i ten wkładzik sobie tam wkładacie właśnie do środka. To się będzie przez ten magnes trzymało. Mam nadzieję, że trafiłam z kolorem. Robiłam sobie swatche w sklepie i wyglądało to spoko, ale wiecie, no z
tymi swatchami ogólnie rzecz biorąc to różnie bywa. Jeżeli o mnie chodzi, ja wolę bronzery, które są chłodne w odcieniu. I taki też wybrałam. O, weszło jak ulał. Pasuje jak ulał. Jezu, już wsadziłam pazura. No ale dobra, tak wygląda kolor. Taki wydaje mi się, że dosyć chłodnawy brąz, więc powinien mi podpasować. Byłoby spoko, gdyby się sprawdziło. Nie chciałabym, wiecie, wydawać kasiory na kolejny, więc mam nadzieję, że ten będzie kit. No. I tyle z moich zakupów. Najistotniejsze chyba w tym wszystkim były jednak te chabazie. No i to pościel to też mega się cieszę, że jest taka ładnie beżowa, bo taki kolor nam będzie pasował do sypialni. A teraz idę zobaczyć, jak moje chabazie będą się prezentowały na toaletce, ale zanim to zrobię, a to w sumie może też wam to pokażę. Jeszcze jedną rzecz kupiłam w Action, już stoi na stole. Taka mała pierdółka, ale też w jesiennym klimacie, żeby na stole nie było tak łyso. No, a teraz biorę się do roboty. Dobra, weszłam sobie na balkon, bo tu jest brudno. Poza tym jesteśmy na zewnątrz, więc jak mi się z tego nasypi, to się nic nie stanie. Muszę rozciąć tą folię i powiem wam, że już w sklepie widziałam, że w ogóle szłam do samochodu, bagażnik mam trochę ten brudny. To widziałam, że jest to bardzo ładne, ale bardzo mocno się to sypie. Więc... mam moje gałązki. O, i słuchajcie, będę każdą jedną psikać lakierem do włosów. Ja lakieru nie używam. Mam sporo lakierów jako pozostałości. Wiecie, z takiego tego koszyka ratunkowego ze ślubu. Więc akurat jest okazja, żeby to użyć. Mam moje chabazie, chyba te patyczki będą trochę za długie i będę musiała je skrócić. To będzie trochę problematyczne, bo to są prawdziwe patyczki. Czy jak wystają Andrzeju, to jest spoko? Czy obciąć je trochę? Nie wiem. Patrzę na Andrzeja i mam wrażenie, że Andrzejowi się to nie podoba. Podoba ci się to, czy nie? One nie są za długie, a nie... w sensie... nie wiem, czy te wisku, co kiedyś widzieliśmy, co były bardziej jak piórka, to nie były fajniejsze. Ale nie wiem, czy to nie... w sensie... no to jest na dole. Wydaje mi się, że strasznie długie to jest. No jest to wysokie. W stosunku do wazonu, nie? Dlatego się właśnie zastanawiam, czy nie powinnam ich tutaj trochę przyrząć. No, tylko to jest jednorazowa akcja, nie? No tak. No. Bo to jest jakby prawdziwa roślinka. No. Jakby tak od razu stąd te pióra wychodziły, to może lepiej by to wyglądało, czy nie? No. Bo moja mama też ma coś takiego, słuchajcie, i super to u niej wygląda, tylko ona ma taki wielki wazon. No. Mi się ta instalacja podoba, no jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało przy tej konsolce. A to są nożyczki, słuchajcie, na straty, głównie używamy tych drugich, bo te już się trochę stępiły. No easy, poszło w ogóle. Czy to będzie odpowiednia wysokość? No lepiej. Dobciąć jeszcze w zapy. Skrócić zawsze można, podłużyć już nie. No, to prawda. To odpowiedzialne decyzje są. Dobra, już wam pokazuję, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Wydaje mi się, że będzie spoko. Na razie Andrzej to postawi tak, wiecie, nie do końca w rogu, dlatego że... lakier musi wyschnąć. No lakier musi wyschnąć, bo przed chwilą jeszcze bardzo mocno to pryskaliśmy, ale wydaje mi się, że pasuje tutaj. Będzie taki mocno jesieniarski vibe. Nie radzę sobie chyba z tym gimbalem. O, tak jest lepiej. Musicie mi wybaczyć. Myślę, że widać. Ale mamy nową kamerę. Zresztą pokazywaliśmy ją w filmie. Muszę się trochę oswoić jej obsługą. No mega mi się podoba ten jesieniarski kącik.
przypakowałam się i powiem wam, że bardzo fajna jest ta kosmetyczka, naprawdę, w sensie ta moja stara, wydawałoby się, że jest większa, ale jest taka, wiecie, jakby płaska i te rzeczy tam były tak upchane, a tutaj tak ładnie, elegancko to wchodzi i powiem wam, że w ogóle bardzo dużo miejsca to jeszcze mam, więc mega fajnie, no pewnie wybrudzi się w środku, no ale to jest materiał, to można prać, więc mam nadzieję, że jakoś damy radę, powiem wam, że ta, no już ma dziury i to z dwóch stron, już nie wspominając o tym, jak wygląda na zewnątrz i w środku, więc ląduje do śmieci. Odgrzewamy tą lasagne i powiem wam, że za każdym razem jest jeszcze lepsza. Wczoraj jedliśmy ją na obiad tak na świeżo i była jakby okej, okay, ale bez szału. Jedliśmy ją potem taką odgrzaną na kolację i już było takie no przygryzło się to trochę. Andrzejek już dzisiaj jadł też na obiad i mówi, że dzisiaj to już w ogóle jest jeszcze lepsze, że bardziej czuć w niej wino. Tak, Andrzejku? No, spoko jest. No. Czyli dobry obiad zrobiłam. No, ale myślałem, że będzie tak na 3 dni na luzie, a będzie na 2,5. No ale jedliśmy ją na obiad i na kolację, no, myślę, prawda, że dzisiaj ją skończymy. Też prawda. Więc tak, jakby 4 posiłki w sumie. No. Ale fajnie, bardzo fajny przepis. Myślę, że co jakiś czas można robić, bo w sumie poza tym, że długo się na to czeka, to ogólnie całkiem spoko. W sensie robi się to sprawnie, no czekanie to tylko czekanie. O to mi chodzi. No a teraz zmykam, bo już za dużo tutaj wszystkiego. Także dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić tam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!